Widzicie Państwo za moimi plecami młodzież zespołu szkół w Legionowie Gimnazjum nr 4 imienia Aleksandra Kamińskiego. Jesteśmy szkołą z tradycjami, stąd właśnie nasz udział w realizacji tego projektu. Ale też chyba warto powiedzieć, że praca przy tym projekcie stała się punktem wyjścia do realizacji dużego projektu edukacyjnego, takiego kulturowo-historyczno-plastycznego, stąd obecność też tutaj mojej koleżanki z pracy, pani Joanny Kosiorowskiej, która już na temat tego projektu też się troszeczkę wypowiadała. Nasza młodzież została bardzo dobrze do tego, co widzimy, czyli do tej pracy plastycznej, przygotowana od strony merytorycznej. Spotykaliśmy się na warsztatach z artystą muralistą, panem Rafałem Roskowińskim. Mieliśmy też zajęcia z kościuszkowcami, którzy współpracują z naszym gimnazjum. No i oczywiście były prowadzone lekcje przez naszych historyków, historyków z naszej szkoły. Młodzież poznawała przede wszystkim wydarzenia dotyczące kampanii wrześniowej, bo taki jest temat tego fragmentu muralu, który przygotowują nasi uczniowie. Następnie na zajęciach plastycznych uczniowie pod kierunkiem pani Joanny Kosiorowskiej przygotowywali prace plastyczne i z tych pracy powstała ta kompilacja, która została przeniesiona na mur. W ramach realizacji zadań projektowych bardzo chcemy odbyć wycieczki, 5 wycieczek konkretnie historycznych, poznać poezję patriotyczną i przygotować zbiorek młodzieży, który wydamy w przyszłym semestrze tego roku szkolnego. No i chcemy też prowadzić taką właśnie niekonwencjonalną przy muralu edukację historyczną, nie tylko dla uczniów naszej szkoły. Uczniowie naszej szkoły staną się w tej edukacji przewodnikami dla swoich kolegów, rówieśników z innych legionowskich szkół. Mamy nadzieję, że będzie to początek takiej dosyć długiej, bardzo może długiej, źle się wyraziłam, długiej drogi, w kierunku właśnie poznawania historii, historii miejscowej, ale też historii szerszej, historii ogólnopolskiej, historii światowej, bo musimy znaleźć swoje miejsce, zobaczyć swoje miejsce w tym planie historycznym. No i to chyba tyle, co tutaj mogłabym Państwu na tym etapie powiedzieć. Efekty tego projektu można już zobaczyć na stronie naszej szkoły, realizacji tego projektu, bo zamieszczamy tam materiały, gdzie na bieżąco dokumentujemy to, co robimy. Natomiast podsumujemy to pod koniec przyszłego semestru, czyli maj, czerwiec 2017 roku. To tak jest zielony, prawda? Na projekcie.